osoby. Ja w pewnym momencie legitymowałem osoby uczestniczące, tak? W zgromadzeniu. Ale przekazałem później do ogólnej notatki. No tyle. Pan po prostu wykonywał wtedy polecenia przełożonych. Dokładnie. A czy był pan przy rozmowie przed tym, jak pan wiceprezes wyszedł do... Nie, ja wtedy stałem... Do zgromadzonych. Wśród innych policjantów stałem. Nie wiem treści rozmowy. Mhm. Wiem, że wychodził, ale... Czyli nic więcej okoliczności tego zdarzenia. A przepowiedzicie, jak ta manifestacja przebiegała? Jak pan sobie przypomina, czy ona była spokojna, czy jak to pan ocenił? Według mnie było bardzo głośno. Było głośno, były megafony, było wszystko puszczane przez głośniki. Mhm. Mogło to zakłócać pracę, według mnie, mogło to zakłócać pracę pracownikom sądu. Pan był przez cały czas, do czasu, aż uczestnicy się rozeszli? Tak. Policja nie interweniowała wtedy? Znaczy w ten sposób, żeby, nie wiem, jakoś tam siłowo, tak? Przełożeni, nie, tego nie było. Przełożeni tylko po prostu udali się na rozmowę do ludzi, którzy tam stali przed sobą. Dobrze. Czy jakieś pytania do świadka? Tak, bardzo proszę. Mam pytanie do świadka. Czy manifestacja spowodowała, że nie odbywały się wokandy w sądzie? Czy wiadomo o tym? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Mam pytanie. Czy z powodu manifestacji nie odbywały się rozprawy w sądzie? Mam też pytanie, czy świadkowi coś wiadomo, że burmistrz wezwał do rozwiązania manifestacji? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Dziękuję na wizytę. Nie wiem, czy burmistrz wezwał to uzgadnianie przełożenie do rozwiązania manifestacji. Te kwestie uzgadniali ze sobą, uzgadniali przełożenie. Tak, czy świadkowi, czy wiadomo, że burmistrz wezwał? Mhm. Powiedział, że, czy świadek powiedział, nic mi na ten temat nie wiadomo, że nie mam takiej wiadomości. Na ten temat proszę bardzo, panie Skomorski. Ja mam tylko jedno pytanie do świadka. Jako, że świadek był członkiem patroli, czy też patroli, które tam zostały wezwane na miejsce, byli wśród świadka koledzy. Czy potwierdza świadek, że również została wezwana żandarmeria wojskowa? Czy świadek potwierdza, że również na miejscu zdarzenia przybyła służba porządkowa, czyli Straż Miejska? I czy świadek potwierdza, że również była Straż Graniczna wezwana na miejsce zdarzenia? A jeśli tak, to zdaniem świadka, czemu miało to służyć? Dziękuję. Jeżeli chodzi o Straż Miejską, na pewno była. Był patrol Straży Miejskiej. A w pozostałych służbach nie przypominam sobie, żeby tam uczestniczyły. Jeszcze tutaj obwiniony Skłonawski zadał pytanie, pana zdaniem, czemu miało to służyć? Może świadek na to odpowie pytanie, że jeżeli było dodatkowe wsparcie straży, czy to jakieś było zagrożenie takie adekwatne? Trudno mi powiedzieć. Czy było, być może było zgłoszenie również do Straży Miejskiej, żeby... Ale to tylko moje przypuszczenia są. Bo przełożenie o tym decydowali, tak? Oczywiście, że tak. Nie wiem, czemu miała służyć obecność. No być może, jak mówię, na pewno nikt tak od siebie nie przyjeżdża. Było zgłoszenie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pytań więcej nie ma. Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Świadek jest wolny. Czyli poprosimy świadka Skwarskiego. Świadek Andrzej Skwarski. Proszę bardzo. Świadek skoczy do barierki. Proszę, świadek jest chory na tyle poważnie, że może stać. Nie, nie, nie. Dobrze. No to chyba było zwolnienie, ale nie myślę. Dobrze. Andrzej Skwarski, tak. Lat ile? 45. Lat 45, zamieszkuje? Ostróda. Obcy niekarany. Obcy niekarany, jak najbardziej. Dobrze, pouczam świadka obowiązku mówienia prawdy, jak również odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Proszę nam tutaj powiedzieć, co świadek pamięta. Wie świadek, czego dotyczy sprawy. Tak, wiem, oczywiście. Oczywiście.
właśnie, dobrze, proszę bardzo, proszę świadka, co świadek pamięta z tej manifestacji? Daty już nie pamiętam, gdzieś około pół roku temu było to zdarzenie. Powiadomienie chyba przez dyżurnego, żeby udać się w okolice sądu, gdzie odbyła się jakaś manifestacja. Przez dyżurnego, żeby udać się w okolice sądu, gdzie odbywa się jakaś manifestacja. No, pierwszej informacji nie było dokładnie powiedziane, co, kto, gdzie i tak dalej. No i z naczelnikiem udałem się z kolegą właśnie Królikowskim, Bogumiłem Pozę i Wojtkiem Lentką. Jednym samochodem udaliśmy się w okolice sądu. Oraz funkcjonariuszami. Ja B. Królikowskim, tak. B. Pose i W. Lempkiem. Na miejsce. Na miejscu w zasadzie pierwsze bezpieczne czynności, no to była nasza obserwacja. Na czym to polega, co to jest, kto pierwsze to jest. Pierwsze czynności polegały na obserwacji tego zjawiska, czy zdarzenia, czy wydarzenia. Na obserwacji tego zdarzenia, a później... No Jarosław Pańka, bodajże z Bogdanem Królikowskim, oni zaczęli tam, powiedzmy, poczynili pewne ustalenia, udali się chyba do prezesa sądu, nie wiem, czy z szefem prokuratury też rozmawiali. No i to może to tak trwało w międzyczasie, może z pół godziny właśnie te ustalenia ich tam w sądzie, bo oni weszli do budynku w pewnej chwili do sądu, a my staliśmy tam z Wojtkiem Lękiem, tam jeszcze innych paru policjantów było. My staliśmy, obserwowaliśmy, czekaliśmy na ustalenia, na decyzję, co dalej, jakie powiedzmy podejmować dalsze kroki czynności w tej sprawie. No i może gdzieś po pół godzinie, może nie po pół godzinie, Jarosław Mańka i Bogdan Królikowski wyszli z sądu. Podeszli do panów obwinionych i jakąś tam informację przekazali panom co do czy legalności, czy nielegalności tego zgromadzenia, co do zakłócenia, czy niezakłócenia, ale przekazali to relacje. Ja powiedzmy tej relacji bezpośrednio no nie słyszałem, bo troszeczkę byłem dalej po prostu tego miejsca. Także tej relacji tutaj nie znam, jakie tam były konkretnie ustalenia, jakie Jarosław Mańka i Bogdan Królikowski przekazali relacje dla tych panów. Nie wiem, jakie były poczynione ustalenia. Dopiero tam później dowiedziałem się, czy powiedzmy już tam po zakończeniu powiedzmy tych czynności dowiedziałem się, że były wątpliwości właśnie prawne co do legalności tego zgromadzenia. No i prezes sądu zgłaszał... Wątpliwości co do legalności. Co to znaczy, to kwalifikacje prawne, czy legalności właśnie tego zgromadzenia. Tak, wątpliwości prawne jeszcze tam dopiszę. Prezes, co do legalności zgromadzenia. I prezes sądu zgłaszał zakłócenie ładu i porządku. Poprzez właśnie... Prezes sądu zgłaszał zakłócenie ładu i porządku. Ostrockiego oczywiście. A pan się dowiedział o tym dopiero po zakończeniu tej manifestacji? Tam jeszcze no, jak? Może przed końcem już tam, może jakoś tam przed końcem się dowiedziałem już tak faktycznie. Jak to było, co to było. No i faktycznie wiesz, była decyzja, żeby wylegitymować wszystkich uczestników. No i również w tych czynnościach uczestniczyłem, już nie pamiętam, akurat chyba ja większość... Większość chyba operatorów telewizji, z tego co pamiętam, ja wylegitymowałem. I spisywać dane też, tak? Tak, spisać i wylegitymować, i na ile będzie Państwu możliwość sprawdzić te osoby. I to żeśmy zrobili. A, i przypomniałem się, faktycznie panowie ci oświadczyli, że mają tam tę zgodę do godziny 13, no to jeszcze tam do tej 13 ta manifestacja trwała i o godzinie 13, pamiętam, to się skończyła ta manifestacja. To a jak pana zdanie tę manifestację, jak uczestnicy się zachowywali? Czy były jakieś przypadki zakłócania porządku oprócz hałasu? Bo hałas był, tak? No był. Hałas był. To już tutaj świadkowie poprzedni też mówili. Hałas. Natomiast poza hałasem, czy jakieś takie przypadki były? Nie no, incydentów tam nie było, żeby tam czy niszczenia mienia, czy nie wiem, tam czy trzaskania drzwiami, czy tam rzucania. Nie, nie. Tych innych elementów nie było. Tylko zakłócenie hałas poprzez no, właśnie ten głośny dość megafon, uruchamianie syren. Wiadomo, że jak syrena 2 metry od bloku jest, no, czy tam 3 metry jest uruchomiona, to jest dość głośno. No, i to natężenie dźwięku dość duże w mojej ocenie było. Także takich innych incydentów tam nie było, poza tym powiedzmy nadmiernym hałasem. Zresztą chyba, co mi się przypomina,
w końcowym chyba etapie tego zdarzenia była mowa, żeby państwo, jeżeli faktycznie chcecie manifestować, to manifestujcie, ale powiedzmy, no ściszcie ten ton. O, coś takiego, przypominam się, było, że prośba, ale to chyba w mojej ocenie... A na przykład też była propozycja, żeby manifestanci przenieśli się w inne miejsce? Nie wiem. Żeby się gdzieś przenieśli. Wiem, że prośba co do ściszenia tego, czy tam zmniejszenia tonu była, ale w mojej ocenie nie był ten ton syren, czy tam megafonu ściszony, czy tam wyciszony. Nie wiem, to miałem tyle pokrótce co do proponowano przeniesienie się na inne miejsce. Proszę bardzo, panowie obwinieni. Czy świadkowi wiadomo może, że praca w sądzie została przerwana, że nie odbywały się sprawy sądowe? Nie, bo było pytanie odnośnie hałasu. Mhm. Jakaś sędzia, wiem, że przerwała rozprawę, ale czy to było spowodowane, to tylko ta sędzia może powiedzieć. Wiem, że jakieś tam było coś takiego, że jedna z pań sędzi chyba przerwała rozprawę, ale czy to było powodem właśnie tego, trudno mi ocenić. Ja nie rozmawiałem z sędzią i takiej informacji teraz mi nie ma. A czy świadek widział samochody wojskowe, żandarmerii wojskowej, które stały tam na parkingu? Nie przypominam sobie być... Czy może poza policją jakieś inne siły porządkowe, czyli jakby do pomocy były też zaangażowane? Nie, mi się wydaje, że tylko Straż Miejska tam, ale chyba tylko przejeżdżała dosłownie. Tak mi się wydaje. Zresztą jest nagranie, to można otworzyć, bo też może nie pamiętam. O Straży Miejskiej tak, ktoś mi się przypomina, że chyba tam była, czy przejeżdżała Straż Miejska. A żandarmeria wojskowa? Nie, przypominam sobie. Dobrze. Dobrze, proszę bardzo, pani Słomas. Proszę pana, jest pan autorem wniosku ukarania? No jest. Jest pan. Współautorem. Współautorem, bo tutaj, bo to znaczy inaczej. Proszę jest świadka, pan, świadek jest upoważnionym przez tak komendanta. Naczelnik powiedział, że po prostu podpisał i tylko przez złącznie. Komendanta jest pan osobą upoważnioną przez komendanta powiatowego policji do składania wniosku. Jest pan wnioskodawcą. Jest pan wnioskodawcą. Obwinił pan mnie i mojego kolegę o to, że dnia 22 września 2010 roku w godzinach od 10 do 13 w Ostródzie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 12, przed wejściem do budynku Sądu Rejonowego, pomimo wezwania uprawnionego organu do jego natychmiastowego zakończenia, nadal przewodniczył nielegalnemu i zakazanemu zgromadzeniu. W związku z tym mam do pana pytanie. Kto wzywał jako uprawniony organ do jego z natychmiastowego zakończenia, mam na myśli zgromadzenie. Kto wezwał jako organ uprawniony? Czy sędzia Borowy, czy pański przełożony, pan Jarosław Mańko? Tego mogę się jedynie domyśleć, że pan Jarosław Mańko, ale tego Jarosław nie Mańko. Dobrze. Nie. Drugie pytanie. Mogę się domyśleć, że świadek Jarosław Mańko wezwał zgromadzonych. Do zakończenia zgromadzenia, tak? Drugie pytanie w związku z tym pierwszym. Czy jako podwładny, czy też jako inaczej, jako wnioskodawca sprawdzał świadek, czy pański przełożony, pan podinspektor Jarosław Mańka, jest uprawnionym organem, aby wzywać do zakończenia zgromadzenia? Czy pan sprawdza? Czy pan zapoznawał się z przepisami dotyczącymi ustawy o zgromadzeniach? Panu powiem, hierarchiczność jest w policji i przełożonych poleceń się nie interpretuje, tylko wykonuje. Czyli z tego, pan Jarosław Mańka kazał, ja wykonałem. Pan Jarosław Mańka kazał napisać, że on jako organ uprawniony wezwał do rozejścia się czy zakończenia manifestacji. Pan swoje słowa Więc proszę wytłumaczyć, co to znaczy, że pan jako podwładny pana Jarosława napisał to, co pan napisał. Czy te słowa kazał panu napisać Jarosław Mańko, czy to jest radosna twórczość pana? A jeśli tak, czy pan znalazł w oparciu o przepisy powód do tego, żeby w ten sposób to napisać? Wiem, że była decyzja burmistrza i burmistrz powiedział wyraźnie, że nie było żadnej zgody, czy
wiem, że zwracałem się ja osobiście do Urzędu Miasta w Ostródzie o to i tam była odpowiedź negatywna. Z tego, co jeszcze ja pamiętam, Państwa wniosek też nie spełniał wymogów formalnych. Który oświadczył, że... No, że... dlatego też chcę powiedzieć, że Państwa wniosek również nie spełniał wymogów nie formalnych. Było dlatego może była tak skonstruowany, a nie inaczej ten wniosek. Dobrze. Zorganizowanie zgromadzenia, a nawet jeżeli był, to nie odpowiadał on wymogom formalnym. Pokrzywdzenie w osobie prezesa sądu i tej sędzina Pawła. Chyba tak, Paweł. Prezes sądu, wiem, że złożył te zeznania w tej sprawie. Był tym jako pokrzywdzony w zakłóceniu ładu i porządku. Natomiast pani sędzia wręcz odmówiła mi jakichkolwiek zeznań w tej sprawie. Nie próbowałem dojść do tej pani sędzi. Ona tylko chyba wydała oświadczenie. Proszę Wysokiego Sądu, będę miał za chwilę też jeszcze dwa pytania do świadka. Natomiast chcę tutaj, żeby również znalazło się w protokole rozprawy. Że... Ewa Pawlik. Proszę bardzo. Że mam bardzo utrudniony w tej chwili. Moja rola jest bardzo utrudniona z uwagi na brak szczegółowego zapoznania się z materiałem dowodowym. I przez to proszę wybaczyć, jeżeli czegoś tam nie doprecyzuję, bo fizyczna niemożliwość. Jeżeli panie Słonawski chce pan się zapoznać w tej chwili z jakimś dokumentem, proszę powiedzieć, ja panu dostępny. No więc właśnie o to będę za chwilę sąd prosił. Proszę pana, czy dokument, o którym pan mówi, który dostał pan od burmistrza, czy też od byłego wiceburmistrza, bo nie wiem, w jakim czasookresie pan to otrzymał, a dla nas też jest istotne daty na tych dokumentach. Czy ma pan na myśli ten dokument, który znajduje się w aktach sprawy, gdzie burmistrz stwierdza, że nie wydał zezwolenia na tą pikietę? Tak, o tym. O tym pan mówi, tak? Panie, proszę świadka, niech świadek podejdzie, zobaczy, tak? No tak, proszę, bo ja to znam. Pamiętam. Znam. Czyli to, że jest tam ujęte mi tylko wyłącznie, że burmistrz nie wyraził zgody. Nie ma większej, szerszej odpowiedzi. Chciałem szerszą, dostałem lakoniczną odpowiedź. Czyli na podstawie tego, że burmistrz nie wydał zgody na tą manifestację, uznał pan, że manifestacja ta była nielegalna i zakazana. Możemy przyjąć, idąc z pańskim tokiem myślenia, że rzeczywiście mógł pan na podstawie tego dokumentu domniemywać, że ona była nielegalna. Ale skąd pomysł, że ona była zakazana? A jeśli była zakazana, to przez kogo, proszę mi powiedzieć? Na podstawie zeznania pana.